Mamy tutaj iloczyn pewnego pierwiastka i pewnej potęgi. Przedstawię dwa rozwiązania. W pierwszym rozwiązaniu będę przekształcał pierwiastki. Minus 8 do potęgi minus pierwszej to inaczej 1 podzielić przez minus 8. No i jak teraz pierwiastkujemy taki ułamek, to osobno możemy spierwiastkować jego licznik i osobno mianownik. Pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki to oczywiście 1, a pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 to minus 2. To nam daje taką wartość pierwszego czynnika. Teraz obliczę wartość drugiego czynnika, sprowadzając go do odpowiedniego pierwiastka. Mamy taki znany wzór, który jeśli a jest liczbą dodatnią, tutaj tak mamy, możemy jeszcze przedstawić w takiej postaci. Tutaj chodzi tak naprawdę o kolejność wykonywania działań. W tej wersji najpierw podnosimy do m tej potęgi, a potem pierwiastkujemy. No a tutaj najpierw mamy pierwiastek, a dopiero potem podnosimy do potęgi m. Ja zastosuję właśnie ten wariant. Pierwiastek czwartego stopnia z 16 to oczywiście 2. Stąd 2 do potęgi trzeciej to 8. No i teraz wystarczy te dwa czynniki przez siebie pomnożyć, co daje odpowiedź minus 4. W drugim rozwiązaniu będę przekształcał nie pierwiastki, ale odpowiednie potęgi. Dla przejrzystości jeszcze użyję kolorów. Pierwiastek trzeciego stopnia to inaczej potęga o wykładniku 1 trzecia. No i ta czerwona minus 8 została tu jeszcze zastąpiona przez minus 2 do potęgi trzeciej. Mam zatem trzykrotne potęgowanie minus 2. Taką potęgę mogę zapisać w tej postaci. Mnożymy odpowiednie wykładniki, co pozwala na skrócenie tych trójek. Tutaj dostajemy minus 1, a minus 2 do potęgi minus pierwszej to po prostu 1 podzielić przez minus 2, czyli minus 1 druga. Oczywiście potwierdza się wynik z rozwiązania pierwszego. Teraz drugi czynnik. To czerwone 16 to 2 do potęgi czwartej, a ponieważ mam tutaj potęgowanie potęgi, więc mogę to przedstawić w postaci 2 do potęgi 4 razy 3 czwarte, mnożymy odpowiednie wykładniki, to pozwala skrócić te dwie czwórki, czyli dostajemy 2 do potęgi trzeciej, co daje 8. Potwierdza się wynik z pierwszego rozwiązania.